Dzień dobry Państwu, Jakub Wiek. Witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Przede wszystkim serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, a zwłaszcza mecenasom, moim medyceuszom, panu Pysiowi, Górny grop Filipowi rębiałkowskiemu oraz agencji marketingowej Nie na raz. To dzięki waszemu wsparciu elektryfikacja wychodzi już prawie rok. A dzisiaj pomówimy sobie o jednej z największych imp, jaka miała miejsce w polskiej energetyce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Omówimy sobie to, co wydarzyło się po opublikowaniu strategii przez polską grupę energetyczną, bo chociaż ta sprawa brzmi błaho, to jednak rozpaliła cały Polski energetyczny świat. Ja państwu tę sprawę dokładnie przedstawię, ale zanim do tego przejdziemy mała autopromocja. Otóż za niedługo, bo mniej więcej za miesiąc będzie miała premierę moja nowa książka pod tytułem "Energetyka". Po prostu tłumaczę w niej w prostych słowach, o co chodzi ze światowym sektorem energetycznym, skąd się on wziął, jak ewoluował. tłumaczę pewne podstawowe rzeczy dotyczące tego, jak ten sektor działa i wszystkich Państwa, którzy mnie słuchacie, którzy mnie followujecie, bardzo serdecznie zapraszam do lektury tejże książki. Ona jest już dostępna przed sprzedaży. Wystarczy wpisać w Google Jakub Wiech Energetyka po prostu i znajdziecie Państwo jakieś oferty dla siebie. Także serdecznie zapraszam. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. A teraz przechodzimy już do tematu odcinka, czyli do tej inby, do tego niesamowitego wydarzenia, które miało miejsce w ciągu ostatnich kilku dni w polskiej energetyce. Natomiast żeby dobrze zrozumieć to, co wydarzyło się po opublikowaniu strategii polskiej grupy energetycznej, trzeba będzie dokonać pewnego małego wstępu historycznego, do, który pokaże jakie ruchy tektoniczne teraz mają miejsce w ogóle w polskiej energetyce. Natomiast i tutaj kolejna dygresja zanim do tego przejdziemy, taki krótki opis całej inby. Otóż, mili Państwo, mniej więcej tydzień temu, tydzień przed nagraniem tego odcinka, polska grupa energetyczna pokazała swoją nową strategię. Nową strategię, która zakładała szybszą, nieco szybszą dekarbonizację tejże spółki, która jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej. To przyspieszenie nie wynikało z jakiegoś tam wzmożenia klimatycznego czy wzrostu świadomości emisyjnej w polskiej grupie energetycznej, tylko z przeniesienia istotnych aktywów, bo aktywów węglowych z tejże spółki, do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli takiego otworu, który jest. Jest w tym momencie konstruowany po to, żeby przejąć aktywa węglowe różnych polskich firm energetycznych. O tym za chwilę więcej opowiem. Natomiast, kiedy PGE opublikowała swoją strategię, nagle podniosło się LARUM. LARUM ze strony górniczych związkowców, którzy uznali, że taka, a nie inna strategia jest złamaniem umowy społecznej. Umowy zawartej w 2021 roku między rządem a związkowcami górniczymi. Górnicy ze Związku Zawodowego z sierpień 80, w liście do premiera, zażądali dymisji prezesa. PGE. I ta dymisja była bardzo, bardzo bliska. W zasadzie losy prezesa i też całej spółki wisiały na włosku, ale teraz, jak nagrywamy ten podcast, doszło do nas informacje, że prezes Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, jednak zostaje. Tak mi państwo nie mylicie się, górniczy związkowcy prawie wysadzili z fotela prezesa największej polskiej spółki elektroenergetycznej. Za co? Za to, że chciał przyspieszyć nawet na papierze transformację energetyczną swojej firmy. A teraz zapraszam na opowieść o tym, skąd wziął się ten problem, co on oznacza, i czego możemy się jeszcze po nim spodziewać. Zacznijmy od wytłumaczenia, co to takiego jest ta NABE, czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Bo zrozumienie tego konstruktu jest de facto kluczowe do zrozumienia całej sytuacji wokół PG. NABE to jest podmiot, który powstaje głównie z inicjatywy wicepremiera Jacka Sasina i jego rola jest względnie prosta. To znaczy, NABE ma przejąć od polskich spółek elektroenergetycznych aktywa węglowe, czyli przede wszystkim elektrownie węglowe, które mają to do siebie, że są coraz droższe. Na głowy rządzących spadły bowiem różne problemy dotyczące elektrowni węglowych jednocześnie. Przede wszystkim te jednostki są teraz obarczone gigantycznym kosztem wynikającym wprost z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Obecnie uprawnienia do emisji na rynku europejskim kosztują około 80 euro za tonę. To oznacza, że elektrownia, która chce wyemitować do atmosfery jedną tonę dwutlenku węgla musi zapłacić za to 80 euro. I teraz mały przykład. Jedna polska elektrownia, elektrownia Bełchatów, emituje rocznie do atmosfery ponad 30 milionów Ton dwutlenku węgla. Więc teraz proszę pomnożyć sobie to przez 80 euro i widzimy mniej więcej koszt operowania jednej tylko tej elektrowni. Owszem, największej w Polsce, ale jednak cały czas. Jednej. I teraz, żeby funkcjonować, polskie spółki elektroenergetyczne, które posiadają bardzo bogate, jak na Europę, aktywa węglowe, musiały wydawać z roku na rok coraz więcej i coraz więcej właśnie na uprawnienia do emisji. To zaczynało powoli drenować je z pieniędzy, które mogłyby iść na przykład na inwestycje, na nowe źródła, na poprawę infrastruktury. Te pieniądze szły jednak na uprawnienia do emisji. Prezes PGF stwierdził w jednym ze swoich wystąpień czy wywiadów, że w tym roku, w roku 2023, jego spółka wy. Dana uprawnienia do emisji kwotę 26 miliardów złotych. Za taką kasę można by kupić prawie jeden reaktor jądrowy. Ktoś może tutaj zauważyć, bardzo przytomnie, że oczywiście te uprawnienia do emisji słono kosztują, ale kasa ze sprzedaży tychże uprawnień trafia do budżetu państwa i państwo powinno dofinansowywać na przykład programy dotyczące rozwoju źródeł odnawialnych. Tak, oczywiście modelowo tak to właśnie wygląda, ale Polska jest raczej słaba, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy pochodzących z, ze sprzedaży uprawnień do emisji na cele, które przewiduje dokładnie dyrektywa ETS, która ten system ustanowiła. To znaczy, pieniądze, które trafiają do polskiego budżetu z uprawnień do emisji, po prostu się w nim rozpływają. Chociaż Komisja Europejska akceptuje polskie sprawozdania, jeżeli chodzi o wydatkowanie tychże środków, to jednak widzimy, że w realiach polskich pieniądze pochodzące z ETS, czyli właśnie z systemu handlu emisjami, nie spełniają swojego takiego celu stymulującego. To znaczy, nie są one przeznaczane na inwestycje stymulujące transformację energetyczną. Więc pod tym kątem one de facto oznaczają bardzo niewiele dla rozwoju polskiej elektro elektroenergetyki. Można powiedzieć, że jedyną sensowną inwestycją, która została sfinansowana z tych właśnie pieniędzy, był program Mój Prąd. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, ile Polska zarobiła w ciągu ostatnich 10 lat ZTS, to jest to już kwota około 100 miliardów złotych i większość tych pieniędzy po prostu gdzieś rozpłynęła się w budżecie bez istotnej stymulacji polskiej transformacji energetycznej. Ale wróćmy teraz do NAB i do PG, do jednych z z głównych bohaterów naszej opowieści. Naby była tworzona jeszcze z jednego powodu. Otóż w lipcu 2025 roku kończą się pieniądze z rynku mocy dla elektrowni węglowych. To znaczy, elektrownie węglowe nie będą mogły dostawać pieniędzy, tak jak obecnie ma to miejsce, za samą gotowość do produkcji energii. Te jednostki, powiem, były w ten sposób, no można powiedzieć, subsydiowane. W lipcu 2025 roku to się kończy. Ten strumień pieniędzy, ten strumień wsparcia nie będzie już dostępny dla elektrowni węglowych, bo nie będą się one łapać. Na wyśrubowany próg emisyjności. Dzieje się tak ze względu na zmianę prawa unijnego, która zakłada, że w lipcu 2025 roku jednostka wytwórcza, która chciałaby załapać się na wsparcie z rynku mocy, będzie musiała emitować mniej niż 550 g dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. Żadna elektrownia węglowa na ten próg emisyjności się nie łapie. Dla Polski taka zmiana jest dramatyczna. Oznacza bowiem, że koszty operowania elektrowniami węglowymi jeszcze bardziej wzrosną. Poza pieniędzmi, które trzeba wydawać na ETS, do Dojdzie do tego jeszcze zakręcony kurek z hajsem, który leciał z tytułu rynku mocy. Dla wszystkich spółek, które mają w swoim portfelu elektrownie węglowe, byłby to bardzo mocny cios w miękkie finansowe podbrzusze. Takie zmiany oznaczałyby, że spółki najprawdopodobniej zamykałyby swoje elektrownie węglowe. Tymczasem w Polsce 70% energii pochodzi z węgla, więc kumulatywnie te dwa czynniki, czyli system handlu emisjami z jednej strony oraz zatrzymanie wsparcia z rynku mocy z drugiej strony, spowodowały, powodowałyby głęboki paraliż w naszej energetyce. Koszty operowania elektrowniami węglowymi wzrosłyby tak bardzo, że dla wielu spółek byłyby zbyt wysokie. No i możemy się zastanawiać, co by wtedy nastąpiło, czy spółki elektroenergetyczne zaczęłyby ogłaszać upadłość, czy zamykałyby elektrownie, narażając system elektroenergetyczny na niedobory mocy po prostu na głęboki deficyt jednostek wytwórczych. Takie rozważania faktycznie jeszcze do niedawna toczono, aż do momentu, w którym pojawił się projekt NABE, czyli tego podmiotu, który ma wziąć na swoje barki koszty operowania elektrowniami węglowymi. NABE jest właśnie takim atlasem, który ma dźwigać na swoje ich barkach ciężar polskiego systemu elektroenergetycznego. To znaczy, nabe będzie takim atlasem, który na swoich barkach ma trzymać ciężar jednostek węglowych w Polsce. To znaczy, koszt wytwarzania energii w polskich elektrowniach węglowych będzie znacjonalizowany. Przeniesiemy go po prostu na ciężar państwa, bo to państwo powołuje NABE. Więc mówiąc innymi słowy, zdejmujemy ciężar ze spółek, kładziemy je na NABE. To NABE będzie obciążona kosztami, a jak NABE to i budżet. To znaczy, nie będziemy widzieć tych kosztów bezpośrednio, bo bo spółki elektroenergetyczne nie będą nam musiały wystawiać astronomicznie wysokich rachunków. One będą mogły już teraz skupić się na rozwoju źródeł czystych. A tymczasem koszty wytwarzania energii elektrycznej będą spoczywać na państwowej agencji, czyli na budżecie państwa. Oczywiście to jest tylko przesunięcie tego kosztu. To nie jest rozwiązanie problemu z polską transformacją energetyczną, tylko takie można powiedzieć zaszycie głębiej. Tych gigantycznych strat finansowych, które będą dla Polski wynikać z dalszego polegania na węglu. Ale w ten sposób jesteśmy w stanie, po pierwsze, uwolnić spółki, dać im nowe paliwo do rozwoju, a po drugie, oddalić od siebie widmo astronomicznych rachunków za prąd. Nawet to jest w ogóle temat na oddzielny odcinek tego podcastu. Tam jeszcze wiele rzeczy może pójść nie tak, bo na przykład Komisja Europejska może wtrącić się do tej układanki i uznać, że agencja będzie zbyt daleko idącą pomocą publiczną i złożyć pewne zastrzeżenia, czy w ogóle uwalić projekt tej agencji. I tak może się wydarzyć. Rząd mówi, że się to nie wydarzy, toczy tam jakieś rozmowy z Komisją Europejską, ale to, co się stanie, no to już zobaczymy, to zależy. Natomiast warto zasygnalizować, że nabe ma być rozwiązanie tego najbardziej palącego, bieżącego problemu polskiej energetyki, czyli co zrobić z węglem, z aktywami węglowymi, które po prostu są już zbyt drogie, żeby je dalej utrzymywać i żeby dalej pozyskiwać z nich energię. Chciałbym teraz zobaczyć miny wszystkich tych, którzy uważają węgiel za najtańsze źródło energii, otóż nie w Unii Europejskiej. Już na pewno nie w Polsce. No i teraz, tak, nabe to oczywiście nie jest żadna tajemnica. O powołaniu agencji wiedzą wszyscy w branży. To jest dosyć głośny temat. Nabe złożyła już pierwsze niewiążące oferty, jeżeli chodzi o wykup aktywów węglowych z poszczególnych spółek, więc jest to temat ogólnie znany. Jest to temat, który naprawdę w branży nie robi na nikim wrażenia, bo wszyscy o nabe słyszeli. Ale jak się okazuje, nie słyszeli o tym górniczy związkowcy. Natomiast to wyjaśnię za chwilę. Jak wspomniałem wcześniej, NAB ma wykupywać aktywa węglowe ze spółek. To oznacza, że one zostaną pozbawione tego ciężaru finansowego, ale też oznacza to, że dosyć szybko wyjdą z węgla, więc będą mogły się pochwalić na przykład gwałtowną dekarbonizacją. I tak właśnie zrobiła PGE. Spółka pomyślała sobie bowiem tak: skoro aktywa węglowe idą do NAB, no to firma zostanie bez węgla, więc można ogłosić przyspieszoną dekarbonizację. To na pewno uraduje akcjonariuszy, to trochę ułatwi na przykład pozyskanie kredytowania, czy inwestorów, którzy patrzą na to, ile węgla mają poszczególne spółki energetyczne. To też umożliwi dostosowanie się na przykład do celów ESG, generalnie to jest dosyć spoko wiadomość dla spółki akcyjnej, która jest notowana na jednej z europejskich giełd. Dlatego też PGE wypuściła aktualizację swojej strategii z 2020 roku, w której zawarła m.in. przyspieszenie wyjścia z węgla do roku 2030. Po roku 2030 spółka nie chciała już generować energii elektrycznej czy ciepła z węgla. Powtórzę, było to możliwe dzięki przeniesieniu aktywów węglowych do nabę. Ktoś może powiedzieć, że to jest papierowa transformacja PGE i pseudoekologia. Ktoś może powiedzieć, że bardzo dobrze, spółka akcyjna, Gra swoimi szansami i przyciąga nowych inwestorów. I obie te osoby będą miały rację, bo faktycznie transformacja PGE to jest taka kreatywna księgowość po prostu przetransferowuje się aktywa do kogo innego. Ten węgiel, wytransferowany z PGE, dalej będzie działać. Tylko już u innego właściciela. Natomiast, czy jest to łapanie szans? Oczywiście, że tak. To jest pewnego rodzaju przedstawianie swojego nowego wizerunku, bardzo korzystne na rynku, który zmierza do tego, żeby osiągać jak największy zysk. No bo tak działają spółki akcyjne, a taką właśnie spółką jest PGE. No więc strategia została ogłoszona, dekarbonizacja została przyspieszona i co? I rozpętało się. Piekło. Na nową strategię PGE bardzo nerwowo zareagowali górniczy związkowcy z Sierpnia 80, którzy wysłali do premiera list o następującej treści. Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 stanowczo żąda wyciągnięcia konsekwencji wobec Rady Nadzorczej i Zarządu PGE które w dniu 29 sierpnia przedstawiły nową strategię spółki. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas specjalnie zwołanej konferencji chwalił się, nie ukrywając zadowolenia, że spółka do roku 2030 odejdzie od węgla, a do roku 2040 osiągnie zeroemisyjność. Te skandaliczne i bezmyślne wypowiedzi wywołały niepokój i złość na Śląsku, jak deklaracje prezesa Dąbrowskiego mają się do podpisanych ze stroną społeczną porozumień? pytali górniczy związkowcy. Nie będę przytaczał całego tego listu, ważne, że górnicy zażądali tam dymisji prezesa i zadali bardzo interesujące pytanie. Komu będą sprzedawać węgiel śląskie kopalnie, jeśli, jak ogłosił prezes PGE, spółka do roku 2030 ma zamiar odejść od węgla? Jaka będzie przyszłość śląskich kopalń, jeśli PGE oświadczyło, że po roku 2040 spółka ma zamiar osiągnąć zero zeroemisyjność? Teraz taka mała dygresyjka, ucieczka od głównego wątku. Tuż proszę Państwa, skupmy się na tych dwóch pytaniach. Górniczy związkowcy pytają, komu będą sprzedawać węgiel, jeżeli PGE nie będzie go chciało. Co tutaj znajdujemy? Co tutaj jest ukryte w tym pytaniu? Ano to... Że tego węgla po prostu już nikt inny poza PGE nie chce. Tak, mili państwo. Górnicze związkowcy, zadając takie, a nie inne pytanie, przyznali, że surowiec, który wydobywają, jest szalenie niekonkurencyjny. Nie da się go pchnąć na eksport. Nie da się go upchnąć gdzieś w innym, e, równie węglochłonnym podmiocie w kraju, bo takich już po prostu nie ma. W tym pytaniu jest zawarty cały patologiczny układ, który rządzi polską elektroenergetyką. Otóż elektrownie utrzymują kopalnie, które wysyłają węgiel do elektrowni i domagają się tego, żeby elektrownie dalej pracowały. Dlatego górniczy związkowcy to jest jeden z większych hamulcowych polskiej transformacji energetycznej. Oni wiedzą, że bez polskich elektrowni, którzy spalają węgiel, nikt inny tego węgla wydobywanego na Śląsku nie będzie chciał. To jest towar, którego nie da się eksportować, bo nikt go nie kupi. Także pozdrawiam serdecznie górniczych. Związkowców, którzy de facto sami przyznali, że na towar, który produkują, nie ma poza Polską zbytu. Ale teraz wróćmy już do głównej sprawy. Po tym apelu górniczych związkowców w mediach pojawiły się doniesienia, że Wojciech Dąbrowski żegna się ze stanowiskiem to znaczy, że prezes PGE będzie zmuszony do odejścia. I teraz zadajmy sobie pytanie: co to tak naprawdę oznacza? Otóż przede wszystkim Oznaczałoby to, że górnicy najwyraźniej nie słyszeli o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Tak mi państwo, otóż okazuje się, że górnicy, więc branżowcy jakby nie patrzeć, nie wiedzieli o tym, że aktywa węglowe, których wyzbywa się PGE, przyspieszając swoją dekarbonizację, idą do kogo innego. Ten węgiel, którego pozbywa się Polska Grupa Energetyczna, pracowałby dalej i dalej potrzebowałby tych naszych nieszczęsnych Śląskich kopalń. To nie jest tak, że Polska Grupa Energetyczna zamknęłaby swoje elektrownie węglowe do 2030 roku. Ona po prostu by je odstąpiła komu innemu. Odsprzedałaby te aktywa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. I teraz zadajmy sobie pytanie: czy to jest możliwe, by górniczy związkowcy. Nie wiedzieli o tym bardzo podstawowym fakcie, o którym wie dosłownie każdy w branży. Czy szalenie wpływowi szefowie związków, którzy wiedzą, co w trawie piszczy i znają się na sektorze, naprawdę przegapiliby fakt, że jest tworzona Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego? No, nie sądzę. To jest pierwszy wniosek, który płynie z tej całej sytuacji. A drugi? Drugi jest taki, że otóż znowu związki zawodowe górników zaczynają wywierać decydujący wpływ. Na polską transformację energetyczną. Po raz kolejny to górnicy mówią nam wszystkim, jak mamy się dekarbonizować i kiedy. Innymi słowy, ogon macha psem. Ale wróćmy na chwilę do pierwszego wniosku. Ustaliliśmy już, że o ile górnicze związkowcy nie są sympatycznymi gwarkami ze śląskich legend i nie siedzą cały czas pod ziemią, gdzie nie docierają do nich żadne wiadomości ze świata, no to jednak powinni wiedzieć o tym, że na B jest tworzona. I wiedzieli. Natomiast zdecydowali się trochę przylicytować na tym ostatku kampanii wyborczej. Związkowcy zagrali swoją tradycyjną kartą strajku, to znaczy. Jeżeli tutaj nie spełnicie naszych żądań, to my będziemy strajkować, będziemy robić demonstracje, będziemy robić rozróby. Słowem, zrobimy wszystko to, czego nie chcielibyście wy, rządzący, na ostatniej prostej kampanii wyborczej. I to prawda. Partia rządząca obecnie bardzo gorączkowo liczy mandaty, liczy potencjalne głosy, liczy swoje szanse na to, żeby wygrać w październikowych wyborach parlamentarnych. Więc jakiekolwiek poruszenie ze strony silnie zorganizowanych, świetnie współpracujących ze sobą górniczych związków zawodowych byłoby, łagodniej mówiąc, niemile widziane. Górnicy wiedzieli, w co się bawią, wiedzieli, że licytują wysoko i ciekawy jestem, co ostatecznie ugrali. Natomiast teraz przejdźmy do wniosku drugiego. Otóż po raz kolejny, jak mówiłem, górnicy odgrywają kluczową rolę przy Transformacji energetycznej kraju i jest to rola hamująca. Już nie będę mówił o tym, że w ciągu ostatnich 30 lat my, podatnicy, do sektora węglowego dorzuciliśmy się kwotą około 260 miliardów złotych. Nie będę mówił o tym, że te pieniądze poszły na, jak to określił jeden z gości mojego podcastu, utrzymywanie hobby górniczego, bo w tych warunkach makroekonomicznych wydobywanie węgla w Polsce jest po prostu hobby, to nie jest normalna praca, to jest hobby utrzymywane z hojnej państwowej Kroplówki. Nie będę mówił o tym, że górnicy, podpisując z rządem umowę społeczną zawartą w 2021 roku, wytargowali do siebie maksymalnie długi czas korzystania z polskich kopań, bo aż do roku 2049. Natomiast powiem o tym, że to przez górników. Cały czas nie mamy przyjętej nowelizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku i teraz górnicy znowu atakują kogoś, kto mówi o dekarbonizacji kraju, kto mówi o tym, że polską energetykę po prostu trzeba zmieniać, żeby dostosować ją do wyzwań nowoczesności, takich jak chociażby polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej. I nazwijmy to wprost. To jest proszę państwa sytuacja chora. Nie może być tak, że względnie niewielka grupa zawodowa, której naczelnym postulatem jest utrzymanie jednej już w dużej mierze nierentownej branży, dyktuje całemu państwu warunki transformacji energetycznej. Ogon nie może machać psem. Zwłaszcza, że powtórzę, tutaj ta dekarbonizacja odbywała się tylko na papierze. Aktywa węglowe szły do naby, ale nawet i to. Przeszkadzało górniczym związkowcom, czy po prostu podnieśli larum. I teraz możecie Państwo zapytać, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego zdecydowałem się zrobić o tej imbie? Cały odcinek elektryfikacji. Już tłumaczę. Otóż w tej sytuacji obserwowaliśmy prawdziwą próbę sił w polskiej energetyce. Było jasne, kto ma tam bardzo dużo do powiedzenia, i byli to oczywiście górnicze związkowcy. Co ciekawe, górnicy się przy tym odsłonili. De facto dali do zrozumienia, że ich jedyną bronią jest polityczne trzęsienie ziemi i wywoływanie strajków oraz innych demonstracji. Przyznali też, że na ich towar poza Polską de facto nie ma zbytu, że polski węgiel nie jest zupełnie atrakcyjnym towarem na rynku. I zadajmy sobie teraz pytanie, dlaczego ci ludzie mają mieć tak dużo do powiedzenia w transformacji polskiej energetyki? Powtórzę to, co mówiłem już wiele razy w naszych podcastach. Owszem, chcę, żeby górnicy mieli sprawiedliwą transformację. Żeby nikt z nich nie został zostawiony samemu sobie na lodzie, wyrzucony poza burtę itd. Tak ale ta sprawiedliwa transformacja nie oznacza, że będziemy dokonywać transformacji według warunków stawianych przez górników. Nie. To oni mają się dostosować do tempa, zakresu i kierunku. Natomiast my mamy ich szanować za ten trud wkładany przez długie, długie lata w budowanie polskiego dobrobytu. Ale ten szacunek nie oznacza, że nie mamy prawa przetransformować polskiej energetyki w zgodzie z oczekiwaniami i warunkami stawianymi przez nowoczesność. Czas węgla w Polsce się skończył. W zasadzie można tak już powiedzieć, bo ten czas. Się faktycznie skończył. Polska będzie z węgla dynamicznie wychodzić w ciągu najbliższych lat. Za opóźnienia w tym procesie zapłacimy wszyscy. Przede wszystkim w naszych rachunkach za energię, ale także w koszcie alternatywnym. Bo przypomnę, koszt funkcjonowania NABE. Będzie cały czas. To nie jest tak, że magicznie wyrzucając węgiel ze spółek, pozbawiamy się opłat za jego funkcjonowanie w nabę. -e. Nie. Ten koszt będzie ponoszony przez polski budżet. I tutaj dochodzi takie pojęcie kosztu alternatywnego. To znaczy, te pieniądze, które utopimy w nabę, -e, czyli de facto w polskim węglu, nie będą już mogły zostać wydane na cokolwiek innego. A więc tę całą gotówkę, tę górę hańsu którą pożre nabę nie wydamy na drogi, szpitale, na pomoc społeczną, na cokolwiek innego, na co moglibyśmy to wydać. Nie, to zostanie puszczone z dymem, przepalone, wydane na przykład na uprawnienia do emisji, których nie musielibyśmy kupować, gdybyśmy jakiś czas temu wyszli z węgla. Tak więc podsumowując, jeżeli jest jakaś lekcja, którą można wyciągnąć z afery wokół nowej strategii PGE, to jest to następująca lekcja. Czas skończyć z dyktatem górniczych związków zawodowych. Szanuję górników. Widzę, że jest tutaj pewien rozdźwięk pomiędzy samymi górnikami a związkowcami, natomiast uważam, że górniczych związkowców. Trzeba po prostu powstrzymać przed dalszym wywieraniem tak silnego wpływu na polską elektroenergetykę. Jeżeli macie Państwo jakieś własne opinie, przemyślenia czy wnioski dotyczące tej sytuacji, piszcie do mnie, piszcie w komentarzach, w wiadomościach prywatnych. Postaram się wszystkie je przeczytać. A teraz kłaniam się już bardzo nisko i dziękuję moim patronkom oraz patronom, a zwłaszcza mecenasom, panu Pysiowi, panu Filipowi Rębiałkowskiemu, Górny Grup i Agencji Marketingowej nie na raz. Dziękuję, że jesteście ze mną. I jeszcze mała przypominajka na koniec. Na początku wspominałem o mojej książce. A dodam tylko, że niektórzy patroni, ci, którzy są na odpowiednim progu finansowym, mogą liczyć na tę książkę w prezencie. To znaczy, to stanowią w trakcie tego, że są moimi patronami. Także zachęcam. Może znajdziecie Państwo tam próg dla siebie, akurat to będzie ten próg z książką. Więc kłaniam się już nisko, zapraszam na jego patronajta i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu: Elektryfikacja. To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.